Witam Was serdecznie, moje kochane Wagusie, na moim kanale Kasia Tarot. Dzisiaj jest takie tygodniowe czytanie dla Wag. W tamtym tygodniu nie miałyśmy super czytania, więc dzisiaj chcę zrobić Wam następne czytanie, zobaczyć, był ten Tower moment, co jestem ciekawa, czy coś u Was w życiu wydarzyło. U mnie zdecydowanie się wydarzyło Tower moment. Nie zagłębiam się, ale był Tower moment, jest dalej Tower moment. Ten moment wierzy. Druga sprawa, jestem trochę przeziębiona. Gardło mnie boli, mój nos jest większy niż normalnie, opuchnięty i czerwony. Nie czuję się świetnie, ale dobra, nie narzekam, jedziemy z naszym czytaniem dla naszych wag. Zobaczmy, co się dzieje najpierw w naszym życiu, Wagusie. Mamy tu królową pentakli, pięć pentakli. Asa buław. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem za ciemna ta kamera. Dajcie mi jeszcze znać, powiedzcie mi, jak ten mikrofon mi działa, bo muszę sobie kupić mikrofon. Muszę w ogóle sobie kupić porządną kamerę i mikrofon. Trochę nie jestem profesjonalna. Także mamy słońce, mamy magika, mamy trzy pentakli. Dużo, dużo, jeżeli chodzi o pentakli. Nie wiem, coś z pracą. To jest coś z pracą. Ogólnie mi to wychodzi. Mamy dwa pentakle. Dużo, jeżeli chodzi o pieniądze i pentakle mi tu wychodzi. My wejdziemy jeszcze, zobacz, rozłożymy kartę co ja chciałam powiedzieć, na miłość, na nasze uczucia. Wiesz co, myśmy miały już tą wieżę. I tu jest właśnie ta karta pięciu pentakli, która nam pokazuje, że myśmy się poczuły jako wagi, poczułyśmy się jako wywalone na niechciane, gdzieś na ten śnieg, przed kościół. Także to jest takie nasza niedaleka przeszłość. Ogólnie, Wagusiu, ja tutaj, zobacz, jesteś tutaj. Jesteś tą królową pentakli, która zarządza domem, zajmuje się dziećmi. I wiecie co, mimo tego, że się poczułyście trochę tak, może ktoś was odepchnął, może ktoś wam coś powiedział niemiłego i poczułyście się jak takie niechciane, wyrzucone, samotne przez chwilę, my mamy tutaj asa. Te pięć pentakli dało wam siłę. Dobra, zaczynamy od nowa. Zaczynamy nasze życie od nowa. I w głowie mamy słońce, ja chcę być w końcu szczęśliwa i ja sobie to szczęście sama zbuduję. Jak nie z tobą, to z kimś innym. Jak nie w tej pracy, to gdzie indziej. I ty, wago, jak gdyby to pięć pentakli, ta przykrość, bo ktoś może wam sprawił przykrość, może ktoś wam coś powiedział. Ty jesteś pracowita, ty zajmujesz się domem. Ty jesteś takim człowiekiem, który siedzi w tym domu i wie, jakie są jego obowiązki. I działa. Tu, proszę. To jest, ty wiesz, że masz obowiązki, musisz to i to zrobić, sobie rozplanujesz wszystko, ty zrobisz i działasz. Działasz. I mimo to, że przez chwilę może poczułyście się źle, to dało energię, zagryzam zęby i biorę się do działania. Bo ja będę tym magiem. I ja po prostu mam wszystkie narzędzia, żeby zacząć coś nowego. To jest również nowy projekt, nowe hobby. Wejdę z takiego stanu depresji, z takiego nie mam nic, nie mam pieniędzy, nie mam, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nie mam przyjaciół. Był taki moment i mógł taki moment być przez chwilę dla was. Mimo tego, że cały czas jesteście tą królową pentakli, czyli działacie, jesteście taką, powiedzmy, to jest taka karta takiej domatorki, ja ją widzę jak taką gospodyni domowa, która bierze za kasa rękawy, bierze się za robotę i jest szczęśliwa w tym domu. To coś się stało, że poczułyście się jak te pięć pentakli. Nowy pomysł wam przyszedł do głowy. Zrobię to teraz, zrobię to tamto. Mam nowe hobby. Albo zrobię to nowe w pracy. I szukam ludzi,
którzy będą chcieli mi pomóc również. Może coś ze szkoły, może wam egzamin, jeżeli ja mówię do młodszych wag, może jakiś wam egzamin nie wyszedł, a wy nie poddajecie się. To ja zrobię to inaczej. Zrobię w tą stronę. Jesteście, możecie być trochę w przyszłości takie zniechęcone. Mimo tego, że macie wszystkie narzędzia, macie wszystko, jeżeli chcecie zacząć jakiś nowy projekt, jakieś nowe hobby, cokolwiek, to macie wszystko. I macie rozum, i macie materialny, staw taki materialny, czyli rzeczy materialne, pieniądze. Wszystko, co chcecie z tym zrobić nowym projektem, tą nowym pomysłem, wszystko macie. Nie musicie nic inwestować w nic innego. Tak, moim zdaniem to jest taki nowy projekt, który by przyniósł wam szczęście, przyniósł wam radość. Wy chcecie być tym magikiem i wy będziecie tym magikiem i może już jesteście tym magikiem i po prostu działacie, coś tworzycie. Możliwe, że nawet dostaniecie pomoc, jeżeli chodzi o nowe jakieś projekty, nowe pomysły, coś, czym się chcecie zająć. Idzie również oferta albo jakieś małe pieniądze do was. Wy będziecie również w takim momencie trochę... Nie wierzyłem w siebie, może to nie wyjdzie, może to zostawić, ja już jestem zmęczona, nic nie idzie do przodu i tak dalej, nie pobadajcie w to. W niedalekiej przyszłości będziecie bardzo zajęte. Będziecie balansować parę rzeczy naraz, dom, rodzinę, pracę, narzeczonego, tudzież ex, tudzież kogokolwiek. Dużo jest pentakli, czyli moim zdaniem to jest takie, wy się skupiacie bardziej teraz na materialnych sprawach. Chcecie coś stworzyć? Zdecydowanie chcecie coś stworzyć, bo macie tutaj magika. Chcecie coś unowocześnić, unowić, coś zakupić, coś zmienić? Jesteście tym magiem. I to jest bardziej się skupiacie na własnym życiu takim materialnym. Tym, czy się przejmujecie. Ja tutaj nie widzę żadnych uczuć. Nie ma tutaj żadnych kielichów. Jedyne co może te pięć pentakli poczułyście się, mógł ktoś z was stracić pracę. Albo coś w pracy nie wyszło. Ale to wam dało jakby szansę, żeby z nowym pomysłem. Że możecie zacząć coś na nowo. Chcę zobaczyć te pięć pentakli. Może ktoś z was z wami zerwał. Ktoś powiedział, nie, nie chcę już z tobą być więcej. Okej. Idę dalej. Ale możecie się poczuć trochę zmęczony. Możecie się trochę zdołować wejść w taką energię poddania się, poddawania się. To jest bardziej twoja intuicja, nic nie robienie, taki marazm. To, że nic się nie dzieje. Coś poczułyście się, coś was emocjonalnie nie sprawiało wam radości. Coś, że nie byliście tak jakby w stanie takiego zawieszenia, nie mogliście się nie ruszyć, to jest te pięć pentakli. I to wam tak intuicja podpowiadała, że ta sytuacja, w której jesteście, to nie jest to, o czym marzycie. I wy bierzecie sprawy w swoje ręce i wy będziecie kreować własny swój świat. Zobacz, słońce jest. Tylko, że w przyszłości to będą takie małe, nie będziecie widzieć wyników swojej pracy tak szybko, to będzie małe, stabilne, od razu nie zobaczycie, tylko, że się nie poddawajcie. Nie poddawajcie się jeszcze. Bo efekty będą małe na razie przychodzić, ale przychodzą stabilnie, także się nie poddawajcie. Macie się. Ten magician wam przyniesie szczęście. Rado. O matko. Oj, wasza karta. Zobaczcie, to jesteście wy. Wy jesteście magikiem. Zobaczcie, jakie piękne karty. Szczęśliwy. Wiecie co, ja tu widzę 9 kielichów. I dla mnie to jest taka karta bycia szczęśliwym. Bycia emocjonalnie zadowolonym. Bez nikogo. Bo żeby być z kimś, to musi być 10 kielichów. A tu mi to tak wygląda, że wy będziecie szczęśliwe same ze sobą. Zobaczcie, jesteście piękną cesarzową. I to jest wasza karta. Także wy jesteście magiem. Zacznijcie tworzyć swój świat. Bez niczyjej pomocy. Bo jesteście, macie wszystko. I to,
co w ogóle wpadnie wam w ręce, to przyniesie owoce, to będzie rosło. Zobacz. Będzie rosło, o tym mówi cesarzowa. I Justice, wy jesteście tym magiem i będziecie szczęśliwe, szczęśliwie. Może ten jeden kielich brakuje. Wiecie, o jakim kielichu mówię. Jeden kielich. Może nie macie oparcia w tym jednym kielichu. Może brakuje wam tej osoby i wsparcia od kogoś. Może ktoś was zostawił. Może z kimś się nie możecie dogadać. Ale wy będziecie same ze sobą szczęśliwe, bo wy będziecie tą cesarzową. Wy będziecie tą cesarzową i ta praca, w którą trochę zainwestujecie, albo projekt, albo jakieś hopy, to przyniesie wam po pierwsze radość, a po drugie to urośnie. W tym sensie dochody, czy tam wyniki waszej pracy będą szły troszeczkę wolno. Małymi kroczkami, ale nie rezygnujcie, cokolwiek robicie, bo to wam przyniesie radość. Karty mówią, żeby nie stopować i być tym magiem. I tu mamy tych dziewięć buław. I to jesteś ty taki, o, zrezygnowany, już nie mam siły, wszystko robię, nic nie działa. To będzie w przyszłości, możecie się trochę czuć zniechęcone. Wszystko mam na tym dyku. Trochę możecie się czuć niezniechęcone, ale nie rezygnujcie, bo nie jesteście daleko od mety. Tylko jeszcze nie widzicie tej mety. Jesteście daleko i nie bądźcie zniechęcone. Nie rezygnujcie z tego, co robicie. Bo to przyniesie efekty na przyszłość. No. Oczywiście mamy trzy miecze. Możesz się załamać trochę, wago. Decyzja do podjęcia. Możesz się załamać trochę, wago. Tutaj mamy królową mieczy. To może być znak powietrzny. Waga, bliźniak, wodnik. To możesz być ty. Ty jesteś w myślach. Nie chcesz widzieć całej prawdy. Serce ci się łamie. Mi się wydaje, że to jeżeli chodzi o związek. I ta sytuacja taka związkowa z osobą, która może być niezbyt przyjemna do ciebie, która może się do ciebie nie odzywać, może ta osoba cię zablokowała, to jest jedyna taka rzecz, która ci będzie sprawiała przykrość i ty możesz tak sobie pomyśleć, o, nie ma tej osoby, nie chcę ze mną rozmawiać, jestem załamana, nie chcę się tym zajmować, moimi projektami. Możesz się poczuć taka zniechęcona przez twoje złamane serce, sytuację uczuciową w twoim życiu. I może ktoś cię blokuje, może ktoś z tobą nie chce rozmawiać, może się rozeszłaś właśnie z kimś i ta sytuacja, będziesz myślała o tym i tak, ja mam dalej z tym iść, czy to ma jakiś sens, te moje hobby, ta praca, co ja wkładam, czy to ma jakiś w ogóle sens, po co ja mam się tym zajmować i tak tego nic i nikt nie doceni, albo nikt tego nie zauważy, bo nie ma już tej osoby obok mnie. Nie róbcie tego. Chcę zobaczyć, co to jest, te dwa pentakle. Co ty będziesz balansowała, wago? Mamy tu dziewięć mieczy. Wiesz, co ty będziesz balansowała, wago? Jakieś rozstanie, mi się wydaje. I mi się wydaje, że przed zaczęciem czegoś nowego, akcji w swoim życiu, ty będziesz balansowała to, że ty masz po prostu złamane serce. Masz złamane serce, coś się zakończyło i po prostu to będzie dla ciebie takim ciężarem, bo będziesz musiała być w tym takim, żeby coś w ogóle zadziałać w życiu, potrzebujesz swojej głowy. A twoje myśli będą również zaprzątać przeszłość, to co się stało, może coś się stało niedawno, może zerwałaś z kim, może jakiś związek się zakończył, ktoś ci złamał serce i zamiast skupiać się na tym nowym, ty będziesz jeszcze wracała myślami do tej przeszłości i to będzie dla ciebie największym takim ciężarem, walczyć z własnymi myślami, z tym, na przykład z brakiem kontaktu z kimkolwiek. No i właśnie ten cały page pentaklów. Same mamy tutaj miecze. Ty będziesz walczyła ze swoimi myślami, ty będziesz bardzo w głowie. Ten tutaj jest jak gdyby idzie wiadomość, ale mi się wydaje, że to jest bardziej... Ty szukasz ogólnie stabilizacji. To może być jakaś wiadomość, która idzie do ciebie. Ktoś do ciebie napisze. Cesarz?
Może cesarz do ciebie napisze. Czyli taka osoba ważna w twoim życiu. Ktoś ważny w twoim życiu do ciebie napisze. To jest takie dla mnie, to jesteś jak czekasz na tą wiadomość, ta wiadomość będzie szła bardzo długo. I mi się wydaje, ta wiadomość dojdzie, bo tutaj jest karta, że dojdzie ta wiadomość, ale ty będziesz w myślach walczyła. Ty masz wszystkie narzędzia, żeby zacząć iść do przodu ze swoim życiem. Co będzie cię stopowało? Twoje myśli. Twoje myśli, nastawienie, to co się stało w przyszłości, będziesz rozmyślała o przyszłości, będziesz myślała o twoim sercu złamanym, ktoś ci złamał serce w przyszłości, będziesz o tym myślała i to cię będzie zniechęcało do dalszego działania, bo pamiętaj, tylko popatrz, co myśmy tu miały cesarzową. Myśmy tu miały 9 i tą kartę. Nie zapominaj, że jesteś magiem. Wiem, że jest ciężko, wiem, że jest strasznie, wiem, że jest okropnie mieć, chodzić i wspominać to, co się stało w przyszłości, coś nieprzyjemnego. No mamy 3 miecze, czyli była jakaś zdrada, było złamane serce. I to będzie cię zatrzymywało przed twoim działaniem. Przed tym, żeby zacząć działać. Dobra. Skup się, wago, teraz na tej osobie, o której myślisz najbardziej. O twoim partnerze, mąż, żona, chłopak, dziewczyna, eks. Ktoś, kto ci się bardzo podoba. Jakie są tej osoby intencje i jakie są od tej osoby myśli w stosunku do ciebie? Co ta osoba, jakie działania? Ciebie znowu tutaj widzę. No matko. Dobra. Wago. Może to nie jest dla wszystkich. Twoja osoba. Może mąż, może żona, może ktoś, z kim jesteś, może z kim się kłócisz, może eks. Ta osoba w ogóle, ja mam plany na przyszłość, ja po prostu idę dalej, bez ciebie pewnie, idę dalej, takie będzie komunikacja, ta osoba ci to powie. O, ja idę dalej, bez ciebie. Ta osoba widzi ciebie jako właśnie tą królową. W tym czytaniu jesteś królową pentakli. Tą osobą, która zajmuje się domem, tą osobą, która po prostu potrafi materialnie działać, zajmuje się materialnymi sprawami bardzo dobrze. Zajmuje się domem, pracą, obowiązkowa. Tak cię widzą. Tak cię ta osoba widzi. No i ta osoba może ci przyjdzie i powie, słuchaj, ja idę do przodu teraz. Myślę, no ta osoba myśli o tobie. Ale może ta osoba ci powiedzieć, ja chcę nowy start. Zacząć moje nowe życie, ponieważ ty jesteś dla mnie ciężarem. Albo coś w ich życiu jest dla nich ciężarem. Takie życie jest za ciężkie dla mnie i po prostu ja muszę iść do przodu, myśleć o sobie. Ta osoba ci to powie, myśleć o sobie i zacząć iść do przodu. Muszę iść do przodu, mam swoje plany, mam swoje działania, mam nowy pomysł. Jestem obciążony. Jestem obciążony strasznie tymi 10 kijami. Mimo tego, że ty jesteś tutaj, mi pomagasz, ja dalej się czuję bardzo obciążony. Tak ci mogą powiedzieć, to też może wam złamać serce. Mogą wam tak powiedzieć. Może druga wersja może być, że ta osoba w ogóle przyjdzie do ciebie i powie ci. Jestem bardzo obciążony, tego jest za dużo, to jest za dużo dla mnie, ja muszę zacząć na nowo, gdzieś, bla, 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 bla. Okej. Okay. Ty bądź, jak ktoś ci tak przyjdzie i powie, ty bądź tą królową. Okej. Okay. Idź. Rób co uważasz. Ja się dalej zajmuję domem i moimi obowiązkami, bo nie mam żadnej innej pomocy. Także ja będę robiła to, co ja będę robiła, ty tam zaczynaj sobie na nowo, bo tu masz tego wspaniałego asa buław, tu masz swoje plany, jakieś malutkie, coś tu tam kombinujesz, chcesz gdzieś dalej iść, idź. I wtedy
Jak ty powiesz tej osobie, bo ta osoba jest bardzo obciążona życiem, jak nie my wszyscy oczywiście. Ma dużo problemów ta osoba, myśli o tobie, ale powiedz, no ja muszę zaplanować coś innego, ja potrzebuję nowości w moim życiu, jakiejś zmiany. Powiedz im, jak ktoś ci do ciebie tak przyjdzie i powie o zmianach, to ty im powiedz, okej, ja będę dalej robiła, w ogóle się nie przejmuj, po prostu królowa pentakli się nie przejmuje, robi dalej swoje. I wtedy, jak ty im tak powiesz, to oni szybko przylecą do ciebie. Jak pokażesz obojętność, okej, rób co uważasz. Jak oni, jak ty tak mi powiesz i takie będziesz miał, to ci szybko do ciebie przylecą z wiadomościami, szybko jakieś tu wiadomości, SMS-y i tak dalej. O, ale ja ciebie kocham. Jesteś moją drugą połówką, ja nie chcę odchodzić. No i mam za problem, co to jest to 10 buław. Tak, nagrywam, nawet nie sprawdziłam, czy mój mikrofon działa, ale działa. Co oni tam niosą? Ty jesteś, bo mogą ci powiedzieć, że ty jesteś dla nich ciężarem. Jesteś nad tym ciężarem tutaj. Co jest dla nich ciężarem? Może związek jest dla nich ciężarem? To jest dla nich ciężarem. To, że nie mogą zacząć od nowa, chcą zacząć życie na nowo. Nowość, nowo. Oni chcą zacząć życie na nowo. Życie na nowo. Spokojne, bezkłótnie. Oni ci powiedzą, nie chcę się z tą kłócić, a chcę mieć życie spokojne. Może się kłóciliście. Niech jest spokój. Okej? Okay? Powiedz im, okej, zaczynaj na nowo. Szukaj. Jak jesteś nieszczęśliwy ze mną, to dalej idź i szukaj. Dalej pędź. Mogą przylecieć i powiedzieć ci, okej, to nie jest tak. Czasami wiadomości od tej osoby mogą być nieprzyjemne, bo oni mogą się powiedzieć, o, ja mam dużo, ja mam dużo kobiet, o mężczyzn, nie, w zasadzie nie potrzebuję, mam do wyboru, do koloru, kogo ja chcę. I te wiadomości będą takie niespodziewane, tak szybko do ciebie przylecą. Od diabła. To będą takie toksyczne wiadomości, może, żeby ciebie trochę poniżyć. Nie słuchaj tego. Ty bądź tą królową. Te wiadomości będą, to będą niezbyt przyjemne wiadomości na początku. Ale ta osoba cię kocha. Może psychicznie chora. Ta osoba to jest dla innych. Ta osoba mogła mieć romans z kimś innym i przez to były kłótnie. Albo ta osoba była oskarżona, ty ją oskarżyłaś o romans z kimś innym. Mimo tego, że ta osoba ciebie kocha. Były kłótnie. I ta osoba nie chce kłótni, ta osoba powie, ja chcę mi zacząć od nowa. Ta osoba płacze, że związek się zamyka, ale ta osoba się pojawi jeszcze raz. W moim życiu. Kłótliwa osoba. Ta osoba się przejmuje tym związkiem, że się kończy, ale to pojawi, będzie to pojawi, ta osoba jeszcze raz się pojawi w twoim życiu. Wiadomości będą od tej osoby. Mogą ci przykrość sprawić wagę wiadomościami, komunikacją z wami. Dlatego ty masz to złamane serce i nie chce ci się nic robić, nie chce ci się nic zaczynać, bo po prostu mentalnie myślisz o tym, może o tej osobie, o tym związku. I mimo tego, że jesteś magiem, masz powera, masz siłę, masz wiedzę, masz wszystkie narzędzia potrzebne do działania, do nowych projektów, no, do nowego życia, do stworzenia własnego wszechświata, własnego świata. Ty nie chcesz, będziesz taka... Nie wiem, bo mam złamane serce, myślę o tej osobie, o tym, co mi powiedzieli, przykrość mi sprawdzili. A, olej to! Jaka to jest porada ma teraz? Karty, dajcie mi poradę dla walki. No to co, dwie karty wyskoczyły. Bierzemy. Zacząć na nowo, przestań płakać.
Pomysł. Pomysł, pomysł, ten as, pomysł na życie. Trochę się zbalansował, bo ty patrzysz za tą przyszłością. I ty też chcesz, żeby było porówni, dawanie, branie i dawanie porówni. Jest dużo o pieniądzach, dużo jest takich materialnych spraw, którymi jesteś zainteresowana. Mi się wydaje, że coś zawodowo. I idzie ktoś do ciebie, wago kochana, tym kielichem z powrotem, mi się wydaje. Zaczynaj na nowo. Masz w głowie, ale nie chcesz, bo dalej patrzysz się w tą przeszłość. Zaczynaj na nowo. Pojawi się ktoś, kto będzie ci dawał tyle, ile ty dajesz do związku, na równo, szczerze. Nawet może być podwyżka dla ciebie. Dodatkowe dochody. Ty będziesz się patrzyła w to, co tworzysz, czy to przyniesie jakieś w ogóle zyski. Ogólnie takie czytanie mam bardzo materialne. Ktoś tu idzie, ty może jeszcze mam taką wrażenie, że jeżeli ktoś przyjdzie, albo ten ex się pojawia, albo twój partner się pojawia, ty będziesz trochę grała. Mago. Aha, okej. Okay. Może będziesz grała taką osobę, okej, okay, niezainteresowaną, ale to będzie tylko gra. Zobaczymy. Zobaczmy, co ja i tak nie lubię tych 7 mieczy. To jest taka fałszywa osoba. Co to jest te 7 mieczy? Ty możesz grać, albo oni grają. Ty będziesz odchodzić. Albo po prostu grasz, że jesteś szczęśliwa w stosunku do tej osoby. Ta osoba może przyjść do ciebie z ofertą, słuchaj, czy możemy porozmawiać. Ja już idę do przodu. Przykro mi. Będziesz silna w ogóle. Będzie trudno ciebie rozgryźć też, wago. Także pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, że jesteś magiem. I zacznij działać. Przestań siedzieć w głowie. Mamy tu ten rycerzyk i pejdzik idzie do ciebie. To nie jest żaden król, to jest tylko rycerzyk. Także tutaj możesz trochę kłamać tej osobie. I powiedzieć, słuchaj, nie jestem zainteresowana twoją ofertą. Twoją ofertą związkową. Będziesz w ogóle tak, znajdziesz taki spokój też, albo będziesz grała, że masz taki spokój, taka zbalansowana. Będzie balans. Po prostu za dużo myślisz o przyszłości, za dużo myślisz o tym, o tych trzech mieczach w sercu, o tym złamaniu. Przestań myśleć o tym. Przestań po prostu, skup się teraz na pentaklach. Stwórz coś materialnego. Masz siłę, będziesz miała siłę. Będziesz miała siłę na wszystko. Ale możesz paść taką troszeczkę, no zobacz, znowu mi wychodzi cesarzowa. Będziesz tą cesarzową. Zacznij, ty będziesz trochę fuszasta, wago. Ty będziesz miała trochę tak, ja tego właściwie chcę. Nic nikomu nie mówię, możesz być zamknięta ze sobą, ale jesteś cesarzową. Czyli to, co wpadnie ci w ręce i będziesz tworzyła, to przyniesie efekt w przyszłości. Ty tutaj sobie czekasz. Musisz się nauczyć trochę cierpliwości też, wago. Bo to, co będziesz tworzyła w swoim życiu, to przyniesie efekty. Tylko musisz być trochę bardziej cierpliwa. Bo to będą takie małe, małe na razie efekty. To jest ten Knight of Cups. Knight of Cups. No, no przyjdzie ktoś do ciebie. O. Ale to jest takie, ta osoba, która idzie do ciebie, mamy tutaj, ona ci przynosi spokój, ale to jest fałszywa osoba. To jest fałszywa osoba, ona gra na uczuciach również. To jest taka osoba, jednego dnia ciebie chce, drugiego się nie odzywa, trzeciego w ogóle przyjdzie, opowie ci o miłości. Czwartego dnia to nie jest taka osoba, ona ci przynosi przyjemność, sprawia ci, że czujesz się lepiej, spokojna, ale to nie jest szczera osoba. To nie jest w stosunku do ciebie szczera osoba, ten kielich. Ty nie ufasz tej osobie już. Ty już tej osobie nie ufasz.
Znowu mi te karty szaleją dzisiaj. Ty nie ufasz tej osobie. Ty przejechałaś na tej osobie. Jak ta osoba do ciebie przyjdzie z jakimś miłą wiadomością, to ty idziesz naprzód po prostu. Patrzysz na to z innej perspektywy, a nie będziesz nic robiła w kierunku. Nie będziesz nic robiła w kierunku do tej osoby. Ostatnie wyciągnę trzy karty porady, co waga powinna zrobić. Jaka jest ostatnia porada dla wagi? Ogólnie waga, no niestety. Sama bierz się w karby, pracuj nad sobą. Jesteś magiem, masz powera. Jeżeli chodzi o w takim zawodowym życiu, jesteś świetna, wago. Świetna, po prostu masz zdolności w różnych dziedzinach życia. Zawodowych, dokładnie nie wiem, co robisz, ale masz powera. Masz wszystkie możliwe narzędzia do zrobienia rzeczy, które możesz zrobić. To po prostu bardziej uwierz w siebie i wyjdź z tego stanu takiego depresyjnego. Przestań myśleć o uczuciach z kimś, kto nie jest tego warty. Dobra, jaka jest porada dla walki? No popatrz. I popatrz, co tu mamy. Kochana wago, rada jest taka. Mamy tutaj asa. Bóg ci tutaj daje, to jest ręka boska z kielichem. Zaczynasz na nowo działać. Będziesz robiła to, co lubisz. Skup się na tym, co kochasz robić. To jest jakieś hobby. To są plany na przyszłość. Zacznij planować na przyszłość i zacznij robić to, co lubisz. Okay? To jest porada. Skup się na tym. Skup się na swojej pracy. Na ten tydzień nie myśl o uczuciach, o miłości, o związkach. Skup się na tym, co lubisz robić, bo to ci przyniesie efekty. Dalsze efekty. Skup się na tym, co lubisz robić. I idź do przodu. Czas, żebyś szła do przodu. Patrz znowu, ej, pentakli, praca. Bo pójdziesz do przodu, to przyniesie efekty i stabilizację ci to przyniesie, i może umysłową, i finansową, i emocjonalną, i mentalną stabilizacja. Albo nawet ci przyniesie to, jak będziesz skupiona na tej pracy. Ktoś bardzo ważny i poważny zauważy ciebie. Także ten tydzień skup się na pracy. Nie myśl o złamanym sercu, nie myśl o żadnych uczuciach. Nie skupiaj się na tym, nie patrz na przeszłość, to co się stało wcześniej. Skup się na tym, co teraz masz. Co teraz masz na własnych rękach, na własnej pracy i zacznij robić to, co lubisz. I to jest dla wszystkich wag, wiadomo, również dla mnie. Słuchajcie, wagi. To jest taki tygodniowy special. Dziękuję za oglądanie, witam. Dziękuję za, że wpadliście na mój kanał. Z nosa mi cieknie. Także muszę kończyć. Dziękuję jeszcze raz, że wpadłyście na mój kanał. Ja przygotowuję również miesięczne czytania. Trochę jest dużo pracy, bo po angielsku i po polsku. Mam dużo pomysłów, dużo się dzieje i tego Wam też życzę, żebyście po prostu znalazły to, co lubicie robić i skupić się na tym, zamiast na jakichś emocjonalnych pierdołach. Jesteśmy wagami, myślimy logicznie, zostańcie, myślcie logicznie, nie myślcie o przeszłości, o tym, co Was bolało. Nie skupiajcie się na bólu wewnętrznym. Skupcie się na tym, na przyszłości, bo tu miałyśmy dwie buławy. To jest karta, my patrzymy na przyszłość teraz. Skupcie się na przyszłości, a nie na przeszłości. Ok? Do zobaczenia, kochane wagi. Pa, pa.